Czytałem kilka oszczerczych lub niedorzecznych rzeczy na jego temat w internecie i jestem tym trochę zaniepokojony. Chcę, żeby ludzie wiedzieli, kim on naprawdę był. To był naprawdę miły facet. Witajcie w samym środku czarnego serca. Sporty zimowe i ekstremalne tworzą razem mieszankę wybuchową. Pod koniec roku 2019 internet okrążyło nagranie mężczyzny samotnie wspinającego się na szczyt góry Fuji. Dlaczego jest ono tak ważne i co kryje się za tajemniczym streamerem nagrywającym swoją wyprawę na sam szczyt? Zanurzcie się w podróż do świata, który istnieje tuż obok nas, ale często pozostaje ukryty przed naszymi oczami, a to za sprawą ludzi, którzy nie chcą być zauważani. Czterdziestosiedmioletni Tetsushi Ohara prowadził życie samotnika, którego codzienność dnia przytłaczała równie mocno co 1,5 miliona Japończyków. Hikikomori, bo to właśnie o tym zjawisku mówimy, jest japońskim określeniem na coś, co można by nazwać wycofaniem społecznym. Samo słowo hikikomori tłumaczy się jako wejście do środka i niewychodzenie na zewnątrz. Problemy ludzi nazywających siebie hikikomori sięgają nawet lat 50. ubiegłego wieku. To już wtedy z wielu najróżniejszych czynników hikikomori odmawiali chodzenia do pracy czy szkoły przez długie miesiące, a czasami nawet i lata, ograniczając kontakt do zaledwie członków rodziny, z którą mieszkali. Jednak w przypadku mieszkania samemu, taki wycofany żył poza obszarem społecznych interakcji miesiącami, co mogło doprowadzać nawet do chorób psychicznych, nie wspominając o zaniedbywaniu sfery higieny osobistej czy ogólnej czystości swojego otoczenia. Jeżeli zastanawia Was, w jaki sposób takie osoby w ogóle dają radę wyżyć, będąc pochłoniętym w samotności, no, Japończycy kultywują dosyć taką rodzinną kulturę. Członkowie rodziny zwyczajnie podstawiają jedzenie takiemu pod drzwi, akceptując jego odosobnienie. Japonia jest pierwszym i jak dotąd jedynym krajem, który postanowił zrobić nawet specjalne bary dla hikikomori, w których zamawianie, dostarczanie, spożywanie posiłku oraz płatność odbywają się w całkowitej samotności, pozbawione kontaktu z drugim człowiekiem. Nieporządek w głowie Tedzu, bo pod takim pseudonimem krył się Tetsushi Ohara, objawiał się również w miejscu jego zamieszkania. Po tragicznym zajściu, o którym opowiem Wam za chwilę, przeprowadzono wywiad środowiskowy, przepytano ludzi mieszkających w jego okolicy oraz obejrzano jego mieszkanie. Właściciel mieszkania, od którego Tetsu je wynajmował, powiedział w wywiadzie później przeprowadzonym, że nigdy nie widział jakichkolwiek ludzi odwiedzających Tetsu. Mieszkanie, które później za zgodą rodziny Tetsu zostało wysprzątane przez właściciela, było tak zabrudzone i zaniedbane, że, cytuję, nie było miejsca na to, by postawić tam stopę. No dobrze, ale o jakim wypadku mowa i co tak właściwie się stało? Życie Shiohary było pełne wątpliwej jakości wydarzeń. Tetsu urodził się w prefekturze Ehime, gdzie uczęszczał do prywatnej szkoły, ale po niezdaniu egzaminu wstępnego przeniósł się do Tokio. Tam rozpoczął naukę na kierunku adwokackim, a jego zmagania z zaliczaniem egzaminów zajęły mu ponad 10 lat. Trwało to na tyle długo, że po raz kolejny w swoim życiu Tetsu potraktował egzaminy jako niewidzialną ścianę, której nie dał rady przebić w żaden sposób. Zwyczajnie poddał się i nigdy nie osiągnął wymarzonej pozycji adwokata, całkowicie porzucając studia. Tetsu postanowił zająć sobie głowę czymś zupełnie innym i jego wybór padł na prowadzenie live streamów na popularnej do tego japońskiej platformie Niko Niko. Jego kariera streamerska, a właściwie jej brak, stała się rutyną w życiu pechowego Shiohary. Przez lata streamując praktycznie codziennie, Tetsu osiągał wyświetlenia czy subskrypcje rzędu zaledwie kilku miesięcznie. Jego content nie opierał się na niczym szczególnym czy interesującym. Były to kilkugodzinne streamy z codziennego życia nudnego nieudacznika. To właśnie za pomocą streama Tetsu podzielił się kolejną tragiczną wiadomością ze swojego życia, które od samego początku usłane różami nie było. U Shiohary został zdiagnozowany rak w czwartym jego stadium. Oznacza to, że nowotwór jest bardzo zaawansowany, z obecnością przerzutów odległych.
tylko w jednym miejscu, a jest to wywiad z właścicielem mieszkania Tetsu, dowiadujemy się, jaki konkretnie był to nowotwór. Z dokumentów odnalezionych w domu wynika, że był to rak odbytnicy. Tetsu był potwornie przejęty swoją chorobą, ponieważ w mieszkaniu odnaleziono też dużą liczbę biletów szpitalnych, wyników badań czy skierowań do najlepszych szpitali w całym kraju. Otwarcie mówił na streamach, z czym się zmaga, ale nigdy nie mówił, jaka to jest konkretnie dolegliwość. Jedna z jego wizyt została nawet uwieczniona na streamie. W jednym z najlepszych ośrodków onkologicznych na świecie, Instytucie Onkologicznym Ariake, powiedziano mu, że nowotwór jest w remisji. Mimo to wskaźnik przeżycia kolejnych 5 lat dla Tetsu wynosił jakieś 20%. To wtedy też zdecydował, że nie zamierza tylko istnieć jak dotychczas. Od teraz zamierza żyć. Transmisje pechowca przez większość czasu były nadawane dla zupełnie nikogo. Tetsu miał to szczęście, że mimo swojego nudnego lifestyle'u przyciągał do siebie jedyną osobę, która śledziła jego poczynania w internecie, Naohiro Kimura, nazywany też Mr. Kimura. Jest on właścicielem magazynu informacyjnego, którego zadaniem jest wspieranie ludzi wycofanych ze społeczeństwa. To takie czasopismo dla hikikomori. Jak sam wspominał w wywiadzie dla NHK, w przeszłości sam był jedną z ofiar dotkniętych wycofaniem. Wielki wpływ na to miał jego ojciec, który zawsze mówił o swoim synu w negatywny sposób, jednocześnie ganiąc go za wszystkie drobne przewinienia i porównując do bardziej uzdolnionych rówieśników. Przez to Mr. Kimura czuł się zwyczajnie gorszy od innych, a że nikt nie chce być w oczach innych osób widziany jako podczłowiek, no to usunął się w cień, znikając z zasięgu wzroku wszystkich ludzi. Największy wyzwalacz w tym wszystkim był taki sam jak i w przypadku Tetsu, czyli niezdane egzaminy prawnicze. Jak Mr. Kimura sam wspomina, transmisje Shiohary były zupełnie nudne, a on był jedynym komentującym na czacie przez zdecydowaną większość czasu. Przypominało to rozmowę jeden na jednego, a z racji podobieństw między panami można było odnieść wrażenie, że jest to dyskusja z samym sobą. Tetsu żył otoczony wielkim niepokojem. Pomysł wspinaczki na górę Fuji jako sposób na przezwyciężenie i przerwanie swojej niewidzialnej niepewności podsunął mu jeden z losowych widzów, który tak szybko jak się pojawił na czacie, tak też szybko zniknął z transmisji japońskiego streamera. Wracając do domu ze szpitala, Tetsu rozmawiał z widzem podczas jazdy na rowerze. Chcę zobaczyć górę Fuji pokrytą śniegiem. Chcesz zobaczyć? Ciekawe, czy już pada śnieg. Znikając, widz nie zdawał sobie sprawy z tego, że właśnie zasiał w 47-latku plan na pokonanie własnych słabości. Góra Fuji jest najwyższym szczytem Japonii, a zarazem najbardziej ikonicznym, stale aktywnym wulkanem na świecie. Sam szczyt jest dosyć prosty do zdobycia, a świadczy o tym liczba osób odwiedzających górę. Rocznie jest to między 200 a 300 tysięcy osób, oczywiście w trakcie też odpowiedniego sezonu wspinaczkowego. Tetsu w przeszłości podobno zdobył szczyt Fuji już wiele razy. Te doświadczenia pozwoliły mu na odrobinę nonszalancji i kilka dni po rozmowie z widzem zdecydował się na samotną wyprawę na szczyt góry. Jego ignorancja, nonszalancja lub zwyczajnie brak autorefleksji i chorobliwa pewność siebie sprawiły, że pojechał tam ze sprzętem do letniej wędrówki. Wspinaczka na Fuji zimą to samobójstwo. Góra narażona jest na śnieżne zamiecie i inne ekstremalne zjawiska pogodowe, które czynią wyprawę na szczyt niemożliwą do odbycia. Myślę, że odważając się na tak niebezpieczną rzecz, musiał mieć w tym jakiś cel. Kiedy zobaczę go ponownie w zaświatach, powiem mu: zrobiłeś coś głupiego, prawda? Prawdopodobnie on roześmieje się z zażenowaniem. Chciałbym go jeszcze raz zobaczyć, powiedział Mr. Kimura. W drodze na szczyt Tetsu mijał wielu innych wspinaczy, lecz utrzymywał ostrożny dystans i unikał z nimi kontaktu. Na pytanie, czy nie czujesz się tam odosobniony? Odpowiedział, czuję się dobrze. W moim przypadku bardziej samotnie jest mi w Tokio. Popularną, lecz fałszywą informacją jest ta mówiąca o tajemniczej towarzyszce podróży, która od czasu do czasu pytała się o coś Tetsu oraz komentowała jego wspinaczkę. Prawda jest taka, że nikt taki nie istniał. Komentarze ludzi na czacie były czytane przez bota z funkcją czytania głosowego Boyomi-chan. Im bliżej szczytu, tym gorsze warunki pogodowe stawały na drodze streamera, a ludzi wokół nie było już wcale. Tragiczny koniec Shiohary nadszedł nagle.
podążając do przodu, nagle ten się poślizgnął, a brak prawidłowego sprzętu, by zabezpieczyć się przed takimi losowymi wypadkami, spowodował, że ostatnie nagranie spod jego ręki to nagranie własnego upadku z góry, ciągle nadając to na żywo. ちょっと待って、シャドウが30度ぐらいあるけど、ちょっとな、ちょっと待って、滑るな。危ないな。ちょっと待って、ここ岩あるでしょ。岩、岩を伝っていこう。この小さい岩。危ない。そう、なかなか危ない、ここ。ここな、滑っていけざんする。よし。岩を耐え、やばい。よし、行こう。斜面になっちゃってるな。この、道が埋まってね、半分ね。雪で。よし、行こう、行けた。 Jakkolwiek tragicznie i bezdusznie zabrzmią moje słowa, to jednak mam szczerą nadzieję, że Tetsu długo nie cierpiał. Góra Fuji to żużlowy stożek, a jego powierzchnia jest pełna małych, ostrych jak brzytwa skał. Podczas wspinaczki należy nosić buty ze wzmacnianymi podeszwami, ponieważ kamienie są tam tak ostre, że potrafią przebić się przez standardowej grubości podeszwy i mogą poszarpać stopy. Nie jest to trudna do zdobycia góra, ale jest to uśpiony wulkan o wysokości prawie 4000 metrów. Upadek z niego byłby jak zjeżdżanie z największej na świecie tarki do sera, rozszarpującej ciało nieszczęśnika. Jeden z nielicznych widzów oglądających transmisję momentalnie wezwał pomoc, ale ze względu na dosyć późną porę i niebezpieczne warunki, ekipa ratunkowa została wysłana do streamera dopiero następnego ranka. Jak podała gazeta Japan Times, po 2 dniach poszukiwań udało się odnaleźć Shioharę, a raczej to, co z niego zostało. Szczątki odnaleziono na wysokości około 3000 metrów nad poziomem morza, co oznacza, że Tetsu spadał 770 metrów, stale odbijając się od nielitościwych skał. Rozpoznanie ofiary było niemożliwe ze względu na urazy, jakie odniósł Tetsu. Udało się to jedynie dzięki rzeczom, które odnaleziono przy nieszczęśniku. Shiohara nawet po śmierci nie mógł liczyć na odpoczynek. Nawet wtedy był potężnie krytykowany przez masę ludzi, którzy wypominali mu m.in. jego głupotę i brak przygotowania się na tak niebezpieczną wyprawę. Tetsu Shiohara całe życie musiał się ukrywać i stawiać czoła problemom, które finalnie go pokonywały. Wiódł życie pełne porażek, a gdy padł na niego wyrok śmierci w postaci nowotworu, postanowił żyć pełnią życia i uważał, że warto podjąć to ryzyko. No bo co innego mu zostało? Całe życie czekał na coś, co nie mogło nadejść. Był stale przez coś blokowany, aż w końcu postanowił żyć, nie tylko istnieć, niezależnie od przeciwności losu. Dziękuję za oglądanie. Walnij subiksa, łapkę w górę, skomentuj ten odcinek, jeżeli Ci się podobał, przejdź do nowych filmów, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku Czarne Serce.